Z Ewangelii według świętego Mateusza. Królestwo niebiańskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i wsadziła w 3 miary mąki. Bardzo lubię tę opowieść, dlatego że kiedy jej słucham, przychodzi mi na myśl moja ciocia Genowefa, która robi najlepsze na świecie bliny. A te bliny przygotowuje się właśnie w taki sposób, że dzień przed ich podaniem trzeba przygotować drożdże, by zaczęły pracować i dopiero o poranku dodać do nich starkowane ziemniaki. W ten sposób powstaje aromatyczna potrawa, doskonała wprost, taka, którą bardzo lubię. I kiedy myślę o cioci Genowefie, jak miesza drożdże z mąką, jak przygotowuje zaczyn, to wyobrażam sobie, że tak wygląda troska o rozwój Kościoła. Że to jest jak przygotowywanie wybornej potrawy, czegoś bardzo aromatycznego, a jednak czegoś, co zupełnie wymyka się z naszych dłoni, bo my możemy zrobić tylko tyle, przygotować, a sama praca, wzrost, to dzieje się samo. To jest dar. To jest coś, co znajduje się w obrębie troski Pana Boga. My zróbmy swoje, Pan Bóg da wzrost i w ten sposób wyborny posiłek, jakim jest Kościół, stanie się naszym udziałem. Do zobaczenia jutro.